to w takim razie parę słów o mnie. Może właśnie też chciałem zaproponować. Ciężko jest mówić o sobie, ale ja to lubię, bo napisał do mnie słuchacz Mariusz z Bochni: panie Tomku, jakie pan ma w ogóle poglądy? Bo w pana felietonach to raz tak, raz tak. Wyjaśniam. Otóż ja nie mam poglądów. Jak zaczynałem pracę, to zostawiłem swoje poglądy w szatni, nie? I przychodzę po programie do szatni, a szatnia ściska mi inne poglądy. Nie, ja mówię, to nie moje poglądy. On na to: nie mamy pańskich poglądów i co nam pan zrobi? Za poglądy zostawione w szatni kierownictwo szatni nie odpowiada. I nie dałem sobie wcisnąć tamtych, nie moich poglądów i do tej pory nie mam w ogóle poglądów. A te, które mam, to się z nimi nie zgadzam, bo czasy ciężkie. Na przykład idę na pochód kodu, nie? Ale nie maszeruję ani nie skaczę, tylko obserwuję sobie pochód stojąc przy kapliczce, prawda? Tak jest bezpieczniej. Idę na marsz PiSu, ale nie idę w nim, tylko stoję sobie przy lokalu z kanapkami z jarmużem, popijając kafę latte w kubku na wynos z ogolonymi wąsami. Znaczy, ja mam ogolone wąsy, nie Kubę. I moja postawa naukowo nazywa się ogląd sytuacji z lotu strażaka. Tego z wieży mariackiej, bo czasem trąbię sobie często, prawda, zakanszam, dlatego ta moja postawa jest taka chwiejna i patrzę, jak buldogi pod dywanem się naparzają. Raz kibicuję temu buldogu, raz tamtemu buldogu. Zależy, który wygrywa, bo znaczy kibicuję temu, który przegrywa. Generalnie poglądy jako takie mi się nie podobają, nie? Ja nie chcę ich mieć, ale bowiem gdyż pragnę być głosem nie jakiejś grupy, ale głosem waszego pokolenia. Tak jestem.